Lądek Zdrój. Uzdrowisko uzbrojone w wody mineralne, które leczą, a nawet stymulują hormony płciowe. Są przykłady, że po kuracji żony kuracjuszy nie musiały korzystać z usług sąsiadów. Zakład przyrodoleczniczy Jerzy i przyklejone do niego wzgórze Święto Jerskie, oczywiście z kaplicą Świętego Jerzego, tego cmoka, to punkt zero. Stąd ruszamy trasą sponsorowaną przez Stowarzyszenie Dentystów i Stomatologów z Ząbkowic, aby zaglądnąć w paszczę przyrody i przyjrzeć się skalnym zębom. Nieźle zazębiony niebieski szlak numer 10 wiedzie nas w stronę słońca. Jest grudzień 2021 roku, godzina 9. Królowa Śniegu pokazuje nam swoje uroki. Naprawdę można wywinąć orła. Oto cel podróży. Nieźle zryty, z mnóstwem dziur, skalny ząb. Raj dla stomatologów. Liczba ubytków i powierzchnia do leczenia zachowawczego przeogromna. Zimą warstwy śniegu przykrywają dziury jak Fletcher. Proponuję sezonową, zimową nazwę skały Biały Kieł. Ciąg dalszy stomatologicznego przeglądu okolic Lądka Zdroju. Górna lewa trójka, zwana Iglicą. Ulubione miejsce spiskowców, o czym informuje osadzona na palu tablica. Oto okolice Trójniaka, zapewne bogate w formy trzonowe. A nie mówiłem? Czas przeglądu od wschodu do zachodu słońca. Wynik. Świeży oddech, higiena jamy przyrody i uzębienia w normie. Kolejka w przychodni. Nowo przybywa, zwraca się do starszej pani. Pani do stomatologa? Nie, nie. Ja do dentysty.